Co ci debile zrobili z papierem? Piotr, mordzia, ale to była impreza. Stary, na bank będą o niej krążyć legendy. Tak, tatę? Dlaczego od matki nie odbierasz? Zapomniałeś, że zaraz przyjeżdżamy do siadanko? Nie ma opcji, bo odetną mi mikropłatności. W sumie zrobiłbym to... tylko po to, żeby się nie turbowali. A może skoczę z okna i zjemy śniadanie w szpitalu? Co? Nie, prawie wszystko jest już gotowe. No nie możemy się doczekać. Specjalnie jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. Lepiej, żeby była dobra wieczerka, bo inaczej koniec z kieszonkowym! No chodźże, Grażyna, bo się przecież spóźnimy, no! A coś czuję, że Piotr jest w czarnej dupie. No idę, przecież idę! A ty pomógłbyś mi z tymi szatami, a nie stoisz jak... cep! Grażyna, przecież wiesz, że gdybym mógł, to ja bym i ciebie na rękach nosił! No ale to moje korzonki, nie mogę... Nie, no nie ma szans, żeby zajrzeli pod kołdrę. No dawaj no! Siadaj już! Grażyna, czy ty przypadkiem w ten słupek drzwiami świeżo malowanymi nie przydzwoniłaś? A co ty tak gnasz? Za synem się stęskniłem, pasy zapnij! Oj, Piotr, Piotr, twoje kieszonkowe jest już moje. Okej, Grzyber, to jedziemy czy nie, bo czekam na ciebie. Wiedziałem, Grażyna! Odsuń się! Odsuń się, no! Jesteście! A już chciałem zgłaszać zaginięcie. Synek!
Żeby tylko żarcie było lepsze niż twój żarcik. Jak tam ci się, Piotrusiu, mieszka w tej naszej stolicy, co? Jak studia. A może jakąś dziewczynę sobie znalazłeś, co? No albo chłopaka. Warszawa. Wszystko jest git. Imprezki tutaj robicie? Mam strasznie dużo nauki. O, mieszkanie. Dbasz? Właśnie. Żebyśmy telefonu od właściciela nie dostali, że nagle trzeba jakiś remont robić. Bo z kieszonkowego ci pójdzie. Dbam, sami zobaczcie. Skoro nalegasz. Twój brat by nigdy takiego syfu nie zrobił. Piotrusiu! Ja cię chyba lepiej wychowałam niż to! Ha! Co jeszcze w tym domu znajdziemy ciekawego? Czyściutko. Tylko coś śmierdzi. O Boże, jaka uczta! Pamiętam! No pewnie, że pamiętałem. A co myśleliście? No to ja rozumiem, synek! Sorry za jajka. Dzięki za jajka. No Piotr, kto jak to, ale ty sobie chyba w tym mieście poradzisz. Może powinieneś zostać kucharzem, a nie tym, co ty tam robisz. Piotrusiu, to jest pyszny kurczaczek, tylko tak myślę, skąd masz przepis? Oj, już daj chłopakowi spokój. Jak ci nie pasuje, to ja ją chętnie przyjmę. Piotruś, jesteśmy z ciebie tacy dumni. Tata się tak za tobą stęsknił, że nie mógł spać całą noc. Grażyna! Ja też się za wami stęskniłem, ale tylko trochę. Nie rozklejaj mi się tutaj. Do widzenia, synku. No, Piotr. Takie tam co nieco. Na drobne wydatki. Jesteście najlepsi. Windę wezwała? Na obiadek ci wystarczy, synek. Na obiadek wystarczy. Konnichiwa! Albo się za coś bierzesz na 120%, albo po prostu sobie odpuszczasz. Skoro wy możecie, to ja też. Jeszcze zobaczycie.